my! Nowy mecz w Szczecinie. Proszę Państwa, goście tego spotkania to oczywiście Cracovia Kraków i Pogoń Szczecin. Dzisiejsze spotkanie, proszę Państwa, poprowadzą sędziowie. Sędzia główny Adam Lyczmański, Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej, asystent numer 1 Dariusz Ignatowski, Kujawsko-Pomorski. No i proszę Państwa, serdecznie i gorąco, bardzo ciepło w strojach granatowych. Witamy gospodarzy tego spotkania. Pogoń Szczecin! Proszę Państwa, już teraz, w tej chwili serdecznie dziękujemy wszystkim kibicom, że tak liście przybyli na trybuny na boisku numer 2 przy stadionie imienia Floriana Kligera przy Gwardowskiego. Dziękujemy w imieniu zawodników, trenerów, gospodarzy, działaczy wszystkich, że jesteście z nami, że będziecie naszych młodych piłkarzy dzisiaj dopingować. Proszę Państwa, do dzisiejszego spotkania. Z numerem 20 Krzysztof Rowski, zawodnicy rezerwowi w dzisiaj Piotr i trenerem, koordynatorem Władysław. To proszę Państwa, Kazimierz Biela. Fister Anna masażystą i Biela Kazimierz również jest kierownikiem. Witamy serdecznie i gorąco. Życzymy miłego spotkania, które właśnie w tym momencie się rozpoczęło. Jeszcze za piłką. Chodź do końca bez... No i proszę Państwa, długo nie musieliśmy czekać. To prawda o wykonaniu gospodarzy dzisiejszego spotkania z numerem, proszę Państwa, 18 zawodnik Pogoni Szczecin. Z numerem 6 jeszcze raz dzisiaj Robert Ops. No i proszę Państwa. Numerem 14, proszę Państwa, bramka dla Pogoni z Szczecin, Adrian Krzywicki po wspaniałe... Yeah!
Proszę Państwa, zawodnik. Daje trzecią bramkę dla zawodników ze Szczecina i Promesa w 20. Mariusz Panek. No i proszę Państwa, mamy trzecią bramkę dla... No i no proszę Państwa, emocje miały być gwarantowane i emocje są. Sebastian Wiśniewski. Ej, dochodzimy do sytuacji. Spokojnie pod bramką. Nie uważnie w defensywie. Nawet wybić piłkę nie kosztem ładnego grania, dobra? Będziemy mieli sytuację. Strzelajmy bramki. Strzelimy na pewno. Serducho trzeba zostawić. Mało sił teraz. Zabezpieczymy tym, to coś. Dawajcie panowie. Damy zawaliliśmy. Dlaczego ich nie dawajcie? Dawaj! Dawaj! To wygramy! Żeby nie było wątpliwości, proszę Państwa, z numerem 14 Adrian Krzywicki, który już w tym spotkaniu dzisiaj bramkę zdobył. No i proszę... Precyzyjnie. No i... bezbłędnie, precyzyjnie z numerem 28, proszę Państwa, Dawid Kuliga.